Witam Państwa, studio filmowe Dwa Pedały w walce z klimatem. Niech Pan stąd idzie. Ale proszę Pana, Pan pomylił rolę. Tu się filmy kręcą. Proszę Pana, niech Pan idzie, kręcił siebie w domu. Ale proszę Pana, w domu mam ciasno. To niech se Pan wybuduje szerzej. Proszę Pana, niech się Pan nie denerwuje. Odejdź człowieku. Tu się nie wolno denerwować. Tu jest porządna kolejka. Nic to. Tutaj ludzie stoją jak barany w kolejce. Nic tu po Tobie. Tutaj nikt nie będzie beczał, proszę Pana. Nic, bo cię wszyscy tu znają. No proszę Pana. Idź, bo cię zgarną w białych fartuchach i pojedziesz. No właśnie, właśnie ruszamy. Uwaga, proszę Państwa, zabieram Państwa w rejs dookoła świata. Nie w rejs, tylko w podróż. Podróż pociągiem w kolejce dookoła świata. Zapraszam, Pan do kolejki? A Pan tutejszy czy miejscowy? Nie, proszę Pana, ja tu jestem zawiadowcą tej stacji. Za chwilkę wyruszamy. Niech Pan do kolejki ładnie się podepnie pod ostatni wagon. I proszę Państwa, wyruszamy. Proszę Państwa. W dzisiejszym rejsie dookoła świata pojedziemy najpierw na Antarktydę, gdzie białe niedźwiedzie, o niech Państwo patrzą tutaj, o co widzimy. Wszyscy mówią, co widzimy? Widzimy białego niedźwiedzia. Widzą Państwo białego niedźwiedzia tutaj, polarnego? Raczej idiotę. A na pocieszkę Pan... Idiotę? Proszę Państwa, proszę dzwonić na policję. Pan obraża tutaj białe niedźwiedzie, które cierpią z powodu globalnego ocieplenia. Pamiętaj się, choć raz w życiu. Pan wie, że jest globalne ocieplenie? Nie z nich głupa. Proszę Państwa, więc bądźmy poważni. Uwaga, jedziemy. Wszyscy patrzą na białego niedźwiedzia i współczują mu, że cierpi z powodu ocieplenia klimatu. No proszę Państwa, współczujemy mu. Kto współczuje? Kto współczuje? Noga w górę. Kto współczuje nogę w górę? To bardzo współczuje obie nogi w górę. Proszę Państwa, byliśmy na Antarktydzie, gdzie cierpią białe niedźwiedzie z powodu ocieplenia klimatu, a teraz wybieramy się na Grenlandię. Uwaga, jedziemy wzdłuż Grenlandii. Proszę Państwa, tam pingwiny cierpią. Niech Państwo patrzą tutaj, jak te pingwiny cierpią. Jak te pingwiny cierpią. Nie truć dupy ludziom. Proszę Pana, Pan maseczkę by sobie założył. Petent w maseczce, tak jak tutaj Pan, jest mniej awanturujący się. Ale będzie kopnę za rąb w dupę i pójdziesz. Pan kopie? Będę się całował. Proszę Państwa, uwaga, bo ten Pan kopie tutaj. Trzeba uważać na tego. W ostatnim wagonie kopią. Proszę Państwa, odjeżdżamy. I teraz tupiemy nóżkami ładnie. Tupiemy, będzie nam się szybciej jechało. Uwaga, tupiemy, wszyscy tupią. Tupiemy. Bardzo dziękuję, bardzo Państwu dziękuję. Teraz już nie tupiemy. Teraz stoimy spokojnie, bo jesteśmy na stacji. Jesteśmy na stacji Alaska, przystanek Alaska, uwaga. Stoimy, proszę się nie ruszać. Proszę się nie ruszać teraz ładnie. Masz. Ale ma nasrane w tym wiedzę. Proszę Pana, jestem ofiarą przemocy domowej. Tatoś mnie bił paskiem, jak się nie chciałem uczyć. Mamusia kablem poprawiała. Załóż mnie, nauczyciele w szkole ciągnęli. Linijką dostawałem w łapę. A pan co? Ci film, proszę Pana, tu się kręci film, proszę się nie kręcić tutaj. Proszę się nam tutaj nie kręcić. Osoby po stronę proszone są o nie kręcenie się tutaj. Kręci poważne filmy. Kręcimy film o tym, jak cierpią zwierzęta z powodu ocieplenia klimatu. Tutaj mamy misia polarnego, który cierpi z powodu ocieplenia klimatu i pingwina. Miś jest z Antarktydy, pingwin jest z Grenlandii. Prosto z Grenlandii do nas przyleciały. A teraz wszyscy współczujemy. Uwaga, współczujemy. Na komendę. Raz, dwa, trzy i współczujemy. Raz, dwa, trzy. O! I teraz współczujemy. Bardzo dobrze, bardzo ładnie Państwo współczują. Bardzo dobrze, tak. A teraz minutą ciszy uczcimy zwierzęta, które cierpią z powodu globalnego ocieplenia. O właśnie, te dwa zwierzęta, tak. A teraz godziną ciszy, tylko proszę o ciszę, teraz godziną ciszy będę liczył do 3600, bo to jest 60 razy 60. Uczcimy tych petentów, którzy pod tym urzędem w zimie zamarzli tutaj pod schodami. Tutaj znaleźliśmy ich kiedyś zupełnie zamarzniętych. Byli już zupełnie nieżywi. To chyba ciebie odmroziły wtedy. Ci się pomieszało w głowie. Jeden z nich chyba był. Ale właśnie, ja się uratowałem. Dzień dobry. A widzi pan, bo tupałem nogami. Niech pan sobie też tupnie, to panu się poprawi. Proszę pana, tu się film kręci. Pan do filmu? To rejestrować pan idzie co tam? Do wszystkiego tu będzie stoi. Nie jedę, tylko do filmu się nie stoi w kolejce. Proszę pana, tutaj, zapraszamy tutaj. Tu się film kręci. Bez kolejki pan będzie. No uwaga. Proszę Pana, teraz godziną ciszy uczcimy tych, którzy tutaj zamarzli w zimie w kolejce, proszę Pana. Od ratusz tam będziesz miał lepiej, tam dużo ludzi.
Ale tam nie ma kolejki, proszę pana. No nic, znajdziesz. Albo by cię utopili, albo byś... Znajdziesz. Uwaga, będę liczył, odliczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 3598, 3599, 3600. Możemy rozmawiać. Tam? Traci cierpliwość, nie zaczepiaj ludzi, bo ci kto wiapę da, się usmarszy. No właśnie, widzi pan, znakomicie, za chwilkę niech pan to powtórzy z większym uczuciem. Bo straci ktoś cierpliwość i da ci pysnąć. Dobrze, tylko musi pan być bardziej przekonujący. Pójdziesz. Widz musi to odczuwać, musi to czuć po prostu przez skórę. Człowieku, idź to. No właśnie, o, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak się mówi. A teraz prosimy pana o zadzwonienie na policję. Zaraz będzie policja, właśnie. Panie władzo, no ja nie mogę z tymi ludźmi wytrzymać, no proszę popatrzeć, jak oni stoją, nie zachowują dystansu społecznego, no. Zgodzili się grać w filmie, a tutaj, o, proszę bardzo, no. Ten film ekologiczny jest zupełnie, zupełnie niesanitarny. Nie zachowują odstępu społecznego, no nie, panie władzo, niech pan patrzy. 500 zł każdemu tutaj proszę wlepić. Śmieladnie niech pan zaleci. Proszę państwa, teraz kręcimy zupełnie inny film, korzystając z państwa tutaj obecności. Nakręcimy film, jak się za komuny stało za mięsem. Uwaga, teraz każdy sobie z państwa wyobraża, co sobie tam kupi. Czy kupi sobie kawałek cielęciny z kością, czy kupi sobie pasztetową bez kości. Pan do filmu? Proszę pana, pan do filmu? Bo tu kręcimy film. Kręcimy film, jak ludzie stali pod urzędami w 2021 roku, jak barany pod urzędami. A teraz uwaga, nagramy scenę, jak się ludzie rzucają do bicia. Proszę państwa, teraz kręcimy scenkę, jak to reżyser w XXI wieku miał ciężki żywot. Jak czasami aktorzy, którzy się zbuntowali, chcieli go czasem pobić na przykład, dać mu w dziób na przykład. Tak, tutaj w kolejce stoimy. Stasz ulica. To jest ulica Piłsudskiego, przepraszam. Piłsudskiego. Piłsudskiego. Tutaj tak. Mieszka nie magister. Tam gdzie mieszka nie magister Zarzecki pod schodami, może pan powiedzieć. I oni tu będą już wiedzieli. Wydział komunikacji. Wydział komunikacji. Tutaj tak, tak. Nie, to jest tutaj urząd starostwa. Tutaj miejsce. A tutaj ładoki, tutaj. Proszę wyłączyć to natychmiast. Głośniej, bo się słabo nagrało. Na chodniku, przed na schodach. I jeszcze ubliża tu od baranów. No. Tak, bo stoją jak barany, bo nie zachowują odstępu społecznego. O, proszę, panie władze, niech pan popatrzy. Jest tutaj 1,5 metra? Nie ma tutaj 1,5 metra. Gdzie tam? Ho! 30 centymetrów na najwięcej. Komunikacji. Nie ma takiego ogłoszenia. A czy pani jeszcze może? Czy pani jeszcze może się troszkę odsunąć tutaj od tego pana? Dobrze, no to Staszu to jest. Staszu. Świętokrzyskie. Główka Ziania. No, tutaj Wydział Komunikacji. Dobra, bardzo panu dziękuję, ale teraz musimy lepsze oświetlenie zrobić. Prosimy to jeszcze raz wykonać. Prosimy jeszcze raz całą tą rozmowę. Tak, prosimy założenie maseczki. Pedent w maseczce jest mniej awanturujący się. A gdyby pana matka była niedźwiedziem polarnym, to jakby pan się czuł? Jakby było tak ciepło? Idź, idioto, nie sargaj tu mojej matki, bo jak cię piznę, to kurwa wylecisz z butów. Ty barani ubiety. Drewnioku. No proszę państwa, no słyszycie państwo? Kto tam ma telefon, żeby dzwonić na policję? Idzie już? O, świetnie. Świetnie, dawać policję, bo teraz potrzebna jest tutaj policja. Proszę państwa, jak przyjedzie tutaj policja, ponieważ to są ludzie troszkę nieprzyzwyczajeni do tego, żeby rozrabiać, proszę zachować się bardzo spokojnie, proszę nie denerwować policjantów, proszę na wszystkie pytania odpowiedzieć bardzo szczerze, krótko, zwięźle, na temat i proszę zachować się bardzo spokojnie, bo to będą ludzie uzbrojeni. Państwa, tutaj demonstrujemy dzięki grupie rekonstrukcyjnej, jak za komuny stało się za mięsem. Ci państwo stoją za mięsem i to za mięsem z kościami.
I to takim niezbyt świeżym. Czy pan też po mięsko? Tutaj ludzie stoją za mięsem. Do geodezji. Czy ktoś jest do geodezji? Można? Nie, do geodezji. Nie, tu za mięsem stoimy. Kręcimy dzisiaj film o tym, jak staliśmy za komuny za mięsem. Proszę pana, nikt by z takim nie wytrzymał. Mojej świętej pamięci nieboszczka żona tak zawsze mówiła. Zanim zmarła oczywiście, z rozpaczy. No pewnie. Tak, no to trzy nawet. Chyba te, co tam. Te? Nie, to dzieci. Pan myśli, że... Może pan myśli, że ja nie mam kutasa ani piątej klepki, tak? Zaraz panu pokażę. O, niech pan patrzy. Pan też takiego może mieć za 50 zł. I piątą klepkę nawet, też za 50 zł. 100 właśnie należy, reszty nie trzeba. Ja dzisiaj, proszę pana. Mięso z kościami? No nie, weź pan, niosę pan, albo kopieniczkę przynieś, tak. Postaw pan, że będę mieli gdzie rzucać, a nie robić się. Bo mimo zajęć minie. Tak, proszę pana, tak. A gdyby pana matka była pingwinem, to co wtedy? Też by pan tak mówił? Romeczko, no nic, no kręcimy tutaj dzisiaj. Dzisiaj mamy taki odcinek z policją. Ma być tutaj niedługo policja z Komendy Rynowej w Staszowie. Mają tutaj podjechać. Prawdziwy radiowóz, tak, oczywiście. Ma być ich czterech. W poprzednim było dwóch, ale to wyszło nieźle, ale zawsze co cztery głowy to nie jedna. To nie dwie na przykład. Tak, Romuś, tak, w porządku. A co u ciebie? Co u ciebie? Też kręcisz? A nic, teraz nie kręcisz. No to nic, no nic. No to nie kręć się. Kręć się tylko po domu. Ja z Polańskim rozmawiałem, ktoś nie wiedział. Roman Polański, wielki reżyser. To on ma mi załatwić Oscara. Drugiego Oscara, bo jednego już mam. Chodź, mój Oscarku, chodź tutaj, chodź. Ty biedny, cierpię z powodu globalnego ocieplenia, mój Oscarku. Tak cię ci ludzie tutaj nie szanują. Twoja matka była białym niedźwiedziem, prawda, Oscarku? Nie tak jak tych państwa. Proszę państwa, teraz proszę nie rozmawiać, bo kręcimy film niemy. Kręcimy takie nieme ujęcie. Będzie tak zwany film, ponieważ mamy dość już tych filmów gadające głowy, będzie film pod tytułem Niegadające nogi. Prosimy tutaj nie rozmawiać i nie kręcić się. O, i nareszcie mamy policję. Właśnie, nareszcie mamy policję. Zapraszamy. Dzień dobry, nie magister Zarzycki. Studio filmowe, dwa pedały w walce z klimatem. Witają panów. Dzień dobry, panie Zarzycki. Panie władzo, przekonuję tutaj tych państwa, że jest globalne... Nie nagrywać. Proszę pana, przekonuje tych państwa, że jest globalne ocieplenie. Proszę pana, dystansu społecznego nie zachowują, niech pan patrzy. Nie mają 1,5 metra odstępu od siebie, jeden od drugiego. Proszę pana, proszę nie nagrywać, udać się do miejsca zamieszkania. Pan zachowuje, panie Zarzycki, aspirant Bogacki. Nie magister Zarzycki, studio filmowe, dwa pedały w walce z klimatem. Cieszę się serdecznie, znam. Proszę pana, ja się przejmuję, że się robi globalne ocieplenie. A dlaczego niech pan patrzy. Kameruje no bo proszę pana, bo ci ludzie, ci niemądrzy ludzie, i później kupili, zbliża pana akurat. Kupują sobie samochody na paliwa kopalne, które produkują CO2, a CO2 produkuje globalne ocieplenie i mamy coraz zimniej. To jest miejsce na pana protest. Tutaj ludzie czekają w kolejce do urzędu. No właśnie. Nie są zainteresowani na pewno pana problemem. To nie są odbiorcy pana problemu, panie Zarzycki. A gdyby pana matka była białym niedźwiedziem, niech pan patrzy. Białe niedźwiedzie cierpią z powodu globalnego ocieplenia, proszę pana. Dobrze. Ale wie pan o tym? Wie pan o tym, że na Antarktydzie góry lodowe się topią? Ma pan dowód osobisty? Dowód osobisty? Imiona rodziców, poproszę. Rodziców? Tak. Ja jestem sierota. Pytam się... No dobrze, no po dobroci. Nie, wiem. Dobrze. Stanisława Maksymilian. Kiedy pan się urodził? Ale ja to już mówiłem to kolegom. Ja się pytam. Ojejku, to był 6 sierpień 1963 rok. Który rok? 63. Kolega napisał 62, ale to się pomylił po prostu. Ja pana uprzedzam, ja sobie nie życzę i kolega również, żeby panu publicznie nasz wizerunek, a nie głos. Żeby znowu nie było na YouTube czy tam coś. Bo naprawdę ja panu zrobię sprawę. Ale my kręcimy, się skończy. My kręcimy film kinowy, to będzie w kinach. Proszę pana, pan... Precz z YouTube, to jest za mała oglądalność. Ja proponuję panu... Publicznie pan sobie to nagranie, jeżeli pan będzie miał naszą zgodę i tutaj państwa, których pan kamerował, dobrze? Proszę państwa, kto się nie zgadza, podnosi nogę w górę. O, widzi pan, wszyscy się zgadzają.
pan zamieszkuje? Ja mieszkam tu, to jest, panowie, ile tu jest? To jest Piłsudskiego, ja wiem, i tu może być gdzieś 7. Panie Zarzycki, ja się pytam pana. Mieszkam pod schodami. Pytam się tam, gdzie? Gdzie pan mieszka? Tu pod schodami, bo ja tutaj kręcę filmy. Proszę pana, mieszka 3 domy dalej stąd. Wiem. Pan wie, bo pan syna na korepetycję przyprowadza. Czy kogoś to obchodzi? No właśnie, no właśnie. No teraz w tej chwili nie. Co? Pan się zbiera z tym i żegnam do domu. No to już, dobrze, oczywiście. Już się robi. Ja tu mieszkam pod schodami. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia, proszę państwa, i proszę nie tupać tutaj. Panie Zarzycki. Chodźcie, zwierzątka, chodźcie. Idziemy się troszkę przespać. Absolutnie. Niech pan to miejsce zameldowane. Bo to jest niemożliwe. Panie Zarzycki, tam jest dom pana. Nawet widzi pan, panie Zarzycki, to już nawet nie ten odbiór społeczeństwa. Pan po prostu tutaj przeszkadza ludziom. Ale panowie, tym ludziom się tutaj nudzi, oni muszą godzinami stać w kolejce. Oni w nocy oni przychodzą w nocami. Im jest zimno, w lecie im jest ciepło. Ale proszę pana, to jest pana sprawa, społecznie, ja mam sporo czasu, bo mnie wyrzucili z roboty ze szkoły i mam sporo czasu i staram się tych ludzi jakoś rozerwać. Prawda, że państwo jest troszkę weselej tutaj? Prawda, że się troszkę ociepliło tutaj w kolejce? Nieprawda, proszę pana. Nieprawda? Jest to uciążliwe dla tych ludzi wszystko. To nie jest miłe stać w tym gorącu i wszystko. Ale pan tego nie rozumie, proszę się udać do miejsca zamieszkania. No ale co ja mam robić w takim razie, proszę pana? Panie władzo, to co ja mam robić? Jak tak? Z roboty mnie wywalili, na rynku zrobiłem świetlicę bilardową, to mnie wywalili. Zrobiłem świetlicę bilardową w podziemia szkoły, to mnie wywalili. Może niech pan sobie zakupi albo coś. Słucham? Ogródek działkowy, niech pan sobie taki za co? Zakupi. Za co? Jak ja mam straszne długi. No może ktoś wydzierżawi pani. Jak ja mam straszne długi, bo ja muszę płacić za stoły bilardowe, które mi gmina kozę zabrała i każe mi płacić za to. Mleko pan będzie miał, ser. Kozę? No pewnie. No to jest jakaś myśl. No widzi pan. Czy ktoś z państwa ma kozę do sprzedania? No, dziękuję pani za to. Dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję. Zapraszam proszę do miejsca zamieszkania. Dobrze, proszę państwa, bardzo dziękuję za przybycie. Zapraszam my jutro również. O godzinie 3. Ale rano. Rano. Na pewno koniec. Państwo do filmu też? Do widzenia. Kręcimy tutaj film taki policyjny dzisiaj. Panie Zarzycki. Dobrze. Żegnam do domu, proszę. Do domu. Naprawdę, ale nie da się nic. Nie da się nic innego wymyśleć? No dobrze, no to nic idę, no trudno. Trudno, ale nie idę, tylko jadę, bo ja jestem studio filmowe, 2 pedały w walce z klimatem, tu jestem rowerem. Czy mogę rowerem pojechać? Proszę pana, ja panu powiedziałem, niech się panu uda do miejsca zamieszkania. Dobrze. Dobrze, razy panu można coś powtarzać. Dobrze, do widzenia państwu. Wszystkim państwu bardzo dziękuję za przybycie. Bardzo. Jutro o 3 rano zapraszam. Chodźcie, biedne zwierzaki, chodźcie. Będziecie znowu cierpiały z powodu tego globalnego ocieplenia. Chodźcie, włożę was do lodówki. Teraz będziecie się leżeć w lodówce. A ten biały niedźwiedź się znalazł? O jest, Zarzycki. Zarzycki, tak? I magister Zarzycki, reżyser filmowy. Często pana oglądamy. Tak? A to tutaj na policję się zgłosić, proszę. A, no dobrze. Często o, do pana. Panowie, ci panowie mnie oglądają. No, oczywiście tak. Do widzenia, panie Zarzycki. Jak pan się nazywa? Gdzie pan się urodził? Ja w Stary Dobry. I imię matki? Nieważne. A gdyby pana matka była białym niedźwiedziem, to co? No też by pan oglądał moje filmy? No raczej tak. No właśnie, pan by popierał wtedy. Bo pan dobrą robotę robi w tym Saszowie. Właśnie, bardzo dziękuję. Panów proszę aresztować. Proszę pana, magister Zarzycki ze studia filmowego 2 pedały do walki z klimatem. My, proszę pana, walczymy z klimatem i ja bym chciał mieć taką małą elektrownię wodną, taką albo na kordę, albo na wiatr, żebym sobie mógł kamerę naładować. Bo mi w kolejce ludzie, jak stoją, to mówią tak, że a, proszę pana, my zatruwamy swoimi samochodami CO2, a pan swoją kamerką. I ja bym chciał dać im odpór. Ma pan jakąś elektrownię wodną, taką małą tutaj, przenośną? Proszę pana, mam dwie, jedną małą, drugą dużą. Jak pana interesuje? To wie pan co, jak wezmę dwie, to będzie taniej? Oczywiście, jak zawsze. To proszę pana, niech pan mi wszystkie trzy zapakuje. Dobra, pakujemy. Proszę pana, ale mam nadzieję, że jaj sobie pan nie robi ze mnie, że to kury robią. Nie, no proszę pana, ja to kurze. Kurze, a dziękuję. Proszę państwa, przerzucę się jednak na napęd wiatrowy, na elektrownię wiatrową, tak właśnie. Zrobię sobie w domu wiatrak. Włączę sobie wentylator. Wentylator napędzi mi te wiatraki i będę miał prąd do ładowania kamerki. O właśnie, to jest najlepsze rozwiązanie. Proszę pana, proszę zapakować mi wszystkie te elektrownie tutaj wiatrowe.
Proszę panią, czy takim paskiem, jak byłem mały, to dostawałem skórę, czy to jest skórzany? Skórzany. No to takim, no to właśnie ja sobie na pamiątkę wezmę taki pasek, bo ja dostawałem skórę. A ma pani kabel od żelazka, bo też dostawałem. Poczekaj, 8, 9, 10. Kabel od żelazka bym też wziął. 11, 12, 13, 13. Też na pamiątkę, bo ja się źle wychowałem. Ja takim paskiem dostawałem skórę. Czy takim paskiem mogłem dostawać skórę, jak byłem mały? Dostawałeś pan w szkole. W szkole, nie, to linijką. Linijką ciągnie. Ja się dostawał. Ja bym nigdy nie zbiła, bo ty jesteś ładniuszki, miluśki chłopak, a nie ciężki bić. No rzeczywiście, to rzeczywiście. To wezmę tylko na pamiątkę. Na ile kosztuje taka elektrownia na prąd, ta wiatrowa? Ta wiatrowa elektrownia ile kosztuje? Ta wiatrowa. A co to jest kamerą nagrywa? Tą elektrownię nagrywam. Ile to kosztuje? Ile ta elektrownia kosztuje na wiatr? Co mnie tam nie nagrywać? No bo chcę kupić, proszę pana, chcę mieć prąd za darmo, z wiatru, ekologiczny. Bo ja się boję o ocieplenie klimatu. To jest nie wiem. Ale... Słucham? Nie wiem. To nie daje prądu? Nie. No ale to nie wiem. A no nic nie widać, no teraz się rusza, bo... świetnie, biorę, proszę pana. Oprócz wiatraka zrobię sobie jeszcze elektrownię słoneczną. Aha, mam elektrownię wodną, kupiłem elektrownię trzy elektrownie wodne, jedną na wiatr i jedną słoneczną. Po dzisiejszym targu jestem kompletnym ekologiem. Przynajmniej jak na tym trąbce zagram, to ludzie będą tańczyli tak, jak im zagram. Dobrze, no to poproszę, nawet jak pan ma to dwie takie. Proszę pana, ile kosztuje taki wiatrak? Taki wiatrak. A będzie prąd dawał? Tak. Czy kamerkę mi naładuje? Tak. Naładuje mi kamerkę? Tak, proszę pana. To proszę panią, a ma pani ze cztery takie? To ja cztery wezmę od razu. Nie. Bo ja walczę z wiatrakami, znaczy nie, walczę z globalnym ociepleniem, a przy pomocy wiatraków oczywiście, więc proszę zapakować mi cztery takie wiatraki. O, i rusza się, o właśnie, tylko trzeba dmuchać, trzeba mocno dmuchać. O, widzi pani, wracam z targu, kupiłem sobie elektrownię słoneczną, o, z tej miednicy zrobię sobie elektrownię słoneczną. Tutaj z tego wiatraka zrobię sobie wiatrak na prąd. Kupiłem też trzy elektrownie wodne, tylko mam tam w torbie, to nie mogę pani pokazać. Ale jedną rzecz to panią namawiam, żeby pani nie szła pod starostwo nigdy. Absolutnie pod żadnym pozorem tam pod starostwo. Bo tam jest niebezpiecznie, wie pani? Tam jest niebezpiecznie, zwłaszcza jeśli chodzi o prąd. Naprawdę, kopią prądem tam. Naprawdę, no dali takie ogłoszenie. Dali takie ogłoszenie tam, że kopią prądem. Także naprawdę radzę tam się nie wybierać. Będzie pani pamiętać o tym? Będę pamiętać. Dobrze, niech pani naprawdę o tym bardzo pamięta. Coś...